Cześć, z tej strony Paweł Stańczuk. Dzięki, że postanowiłeś wysłuchać tego artykułu, który zaraz tobie przeczytam. 13 zbędnych przekonań w sporcie. Zachęcam cię, żebyś wzięła czystą kartkę papieru, ołówek bądź długopis, pióro i notowała podczas słuchania albo później czytania tego artykułu, ponieważ te myśli, które ci przyjdą do głowy, będą naprawdę kluczowe i mogą spowodować dużą różnicę w twoim podejściu, więc zaczynamy, ja zaczynam, bierz szybko kartkę i długopis i lecimy. Dobra. Czego nie powinni robić sportowcy oraz osoby, które na co dzień pracują w zespołach lub indywidualnie podchodzą do organizacji swoich celów zawodowych i prywatnych? Artykuł jest napisany tak, że masz postawiony problem, przekonanie, a następnie masz wypisane rozwiązanie. Jedziemy. Numer 1. Czego nie powinniśmy? Spoglądać na innych kolegów z drużyny, którzy grają o poziom niżej i mówić: dobra, dzisiaj trochę odpuszczę. Inni także nie jadą na 100%. Jeśli tak robisz, to pamiętaj, że twoja efektywność ucieka cichutko z twojej gry, a potem na meczu zwyczajnie nie masz formy. Numer 2. Masz swój poziom i go reprezentuj. Nie schodź niżej swoich oczekiwań. Czasem jedna osoba może unieść drużynę, a czasem ją ściągnąć w dół. Którą osobą chcesz być? Przemyśl to. Numer 3. Nie powinieneś za dużo myśleć. O tak, to zabija spory procent potencjału zawodnika. Pamiętaj, pomyśl raz i działaj. Think once and execute. Numer 4. Przypisywania sobie multizadaniowości w zawodach. Masz swoją jedną rolę i wykonaj ją jak najlepiej. Tym, co masz, w tym miejscu i czasie, w którym jesteś. Jeśli jesteś napastnikiem, obrońcą lub pomocnikiem, to wykonaj to na 100%. Numer 5. Bycie reaktywnymi podczas głównych rozgrywek, czyli czekanie, aż ktoś zacznie rozgrywać, grać. Jeśli ta osoba się nie ujawnia, to ty powinieneś zacząć grać i prowadzić grę. Działaj. Numer 6. Czekać, aż coś się wydarzy. Prowokuj los, aby się wydarzyło. Nie czekaj na swoją kolej jak w sklepie spożywczym, tylko wyszarp swoje zwycięstwo. Numer 7. Nie powinieneś wahać się z decyzjami, tylko je podejmować. Nie pytaj się, czy warto. Lepsza jest jakakolwiek reakcja, decyzja, niż brak jakiejkolwiek decyzji, reakcji. Tak mawiał Tony Soprano z rodziny Soprano. Numer 8. Przegrana jest sierotą? Czyżby? Jest wypadkową wszystkich działań zawodników i ich podjętych decyzji. Numer 9. Szukanie winy w zespole lub dookoła siebie. Najpierw szukaj winy w sobie. Jeśli wykonaj wszystko poprawnie, to wtedy możesz szukać dalej. Wykonaj jedno proste ćwiczenie po danej rozgrywce. Podejdź do lustra i powiedz sobie szczerze, na ile procent grałeś. 100? A może 110? A może 50? Przemyśl to. Numer 10. Przestań ufać miernym, ograniczającym przekonaniom, czyli takim, które obniżają twój poziom gry i zaangażowania podczas treningów i zawodów. Przeanalizuj, jakie masz podejście do gry. Między innymi proste przekonanie. Czy jak oni się nie angażują, to ja także? Przemyśl to. Numer 11. Nie ufaj zabobonom, przekonaniom, przepowiedziom, które są wytworem ludzkiej wyobraźni, a właściwie wytworem strachu w celu usprawiedliwienia się na brak wyników. To, że założysz inne skarpetki, nie zjesz batonika czy gacie na lewą stronę, a już nie wspominam o podejściu pod drabiną, na pewno nie zaważy na twojej wygranej, ale może zaważyć na twoim podejściu do życia i gry. A może powiesz mi, że tak jest? Bo 5 razy się zdarzyło na ponad 60 rozegranych meczy bądź zawodów. I ty nadal będziesz w to wierzyć, wierzyła? Przemyśl to. Numer 12, przedostatni. Ponieść się negatywnym emocjom podczas ważnych rozgrywek. Każdy to potrafi, każdy. Każdy potrafi się wkurzać, a ilu potrafi panować nad sobą? Garstka, a właściwie jednostki. Przemyśl to. Numer 13. Szczęśliwy. Ostatni. Przestań być owieczką podczas gry. Miej spokój w środku, reprezentuj lwa na zewnątrz. Jesteś wzorem dla wielu młodszych zawodników, więc pokaż klasę dla siebie, rodziny, znajomych, dla społeczeństwa. Wiem, możesz mieć to w D, ale pomyśl, a na kim ty się wzorowałeś, jak
wzorowałaś, jak byłeś młodszy? Na starszych kolegach i koleżankach? Właśnie. Przemyśl to. A co ty robisz, aby pokazać chociaż lub tylko dobry przykład? Ten artykuł polecam ci przeczytać także bezpośrednio, nie tylko wysłuchać, ponieważ zobaczysz jego strukturę. Bardzo fajne obrazy, obrazki, które tam zawarłem, trochę ci pokażą, poruszą twoją wyobraźnię i bardziej możesz jeszcze pojąć istotę tego artykułu. Daj mi komentarz, napisz, jak masz jakieś do mnie pytania, komentarz tu na YouTubie bądź na stronie. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie. Słyszymy się niedługo, bądź widzimy się na kanale YouTube. Dzięki wielkie, trzymaj się i pozdrawiam. Mentalność sama się nie zrobi, pamiętaj. Powodzenia, hej.